Swoją drugą połówkę odnalazła w sztuce. Janina Myronowa, specjalistka od ceramiki i pasjonatka malarstwa, oficjalnie otworzyła swoją wystawę w Tarnobrzeskim Domu Kultury. To przykład, jak skutecznie realizować siebie, mieć z tego satysfakcję i odnieść sukces w bardzo młodym wieku. O jego skali świadczy liczba. Ponad 80 różnych wystaw i plenerów. Wystawiałam w Danii. Ostatnio reprezentowałam Polskę w wystawie New Talent European Ceramic Context na Bornholmie. Teraz też się zostałam wybrana na wystawę do Hiszpanii. To z ceramicznych wystaw. Ale też uczestniczę w malarskich wystawach. Dla Janiny Myronowej to sposób na pokazanie swojej artystycznej duszy. A tam jest wiele inspiracji i artystycznych form wyrazu, które najpełniej wyrażają się właśnie w ceramice. Ceramika to pewnie już tak, jestem tak długo z nią, że to tak jakby moja druga połówka. 12 lat studiowałam ceramikę, ponieważ ja pochodzę z Ukrainy, to najpierw skończyłam studia magisterskie w Lwowie na Akademii Sztuk Pięknych, ceramikę artystyczną. Przedtem to jeszcze liceum plastyczne, też ceramika, a potem pojechałam do Wrocławia na drugie magisterskie studia i też skończyłam projektowanie ceramiki, a teraz prowadzę pracownię ceramiczną w Instytucie Designu w Kielcach, także to po prostu całe życie jest ceramiką, mogę powiedzieć, że to jest bliższe, ale inne rzeczy to tak dopełniają. Model gipsowy, forma gipsowa, potem odlewanie, wypalanie i szkliwienie, następnie kolejny wypał z grafiką. To długi i żmudny proces. Mnie tworzenie to od dziecka było i cały czas jakby to lubię. No i po prostu część mojego życia, bez której już na pewno nie mogę być, także... Takie ja. Kolory i fantazja przebijają się w dziełach uhonorowanej artystki. Ceramika artystyczna to coś, co budzi poczucie piękna w zwykłych, użytkowych rzeczach. Jej pracę można podziwiać i z nich korzystać. Fenomenalne połączenie artyzmu i funkcjonalności kusi nie tylko estetów, ale także zwykłych śmiertelników, którzy mają słabość do rzeczy ładnych. Wizyta artystki to także przesłanie dla młodych. To dowód na to, że artysta to też zawód, który może wyjść ponad pasję i skutecznie wypełniać całe życie. Jak miałam obronę dyplomu we Wrocławiu, to po obronie dostałam propozycję, czyli z Kielc przyjechali wybrać jakąś osobę, która się spodoba. I akurat właśnie padło na mnie i zaprosili mnie do Kielc, ponieważ ta instytucja taka bardzo rozwijająca się i ta pracownia ceramiczna jest wyposażona bardzo, bardzo fajnie. No to przyjęłam propozycję, już jestem tam drugi rok. Janina Myronowa to kobieta, która tworzy bez pośpiechu, w ciszy albo przy cichych dźwiękach muzyki. Zabrała nas do świata, w którym nie ma hałasu, a życie wydaje się być dużo weselsze.